W dniach od 14 lutego do 20 kwietnia 2014 roku zwiedzający Muzeum Wojska Polskiego mają wyjątkową okazję zobaczyć prawdopodobnie jedyną zachowaną w sztuce polskiej samodzielną martwą naturę kwiatową z XVII wieku. Jest to szczęśliwie odnaleziony obraz Martwa natura kwiatowa w szklanym wazonie znakomitego gdańskiego malarza Andreasa Stecha. Na wystawie oprócz martwej natury zgromadzono kilka najwybitniejszych dzieł Andreasa Stecha. Wszystkie pochodzą z Muzeum Narodowego w Gdańsku, reprezentowanego przez delegację z panią dyrektor Anną Fortuną na czele. Na otwarciu wystawy pojawił się spory tłum warszawiaków, koneserów sztuki, muzealników i wojskowych. Ministerstwo Obrony reprezentował podsekretarz stanu Maciej Jankowski. Z powodu choroby nieobecna była autorka monografii o twórczości Andreasa Stecha, profesor Teresa Grzybkowska, z której inspiracji powstała ta wystawa. Witam wszystkich szanownych Państwa na tej niecodziennej wystawie Muzeum Wojska Polskiego. Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, profesor Zbigniew Wawer, podkreślił, że prezentowany obraz należy do najcenniejszych polskich obrazów XVII wieku. Przypomniał, że w Muzeum Narodowym prezentowano już wcześniej obraz Andreasa Stecha w roku 2000, Sobieski pod Wiedniem. Ten jest obraz zupełnie inny, to jest martwa natura. Podobna martwa natura znajduje się w Muzeum Augsburgu, ale również w szczegółach. Spotkaliśmy się z okazji wydarzenia, którego geneza sięga niemal 20 lat. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Jankowski przypomniał historię pojawienia się obrazu nieznanego wtedy jeszcze autorstwa w Muzeum Wojska Polskiego. Wtedy to w 1995 roku Centralna Biblioteka Wojskowa podarowała, jak się wydawało, XIX-wieczny obraz nieznanego autora Muzeum Wojska Polskiego. I wtedy nastąpiła sekwencja zdarzeń, które dowodzą, że prawdziwe odkrycia w dziedzinie sztuki mają miejsce nie tylko w grobowcach Egiptu i tybetańskich świątyniach, bo właśnie pracownia konserwacji pod kierunkiem pani Marianny Kobuszewskiej, jej współpracownicy, pani Aldona Kamińska, pan Witold Głębowicz, odkryli, iż nie jest to jeden z wielu XIX-wiecznych obrazów anonimowego autora, tylko wspaniałe barokowe dzieło Andreasa Stecha. Tym razem przyjechały cztery nasze obrazy. Natomiast nasza współpraca... Główny konserwator zbiorów i wicedyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, Anna Fortuna, przypomniała historię współpracy obu muzeów oraz zwróciła uwagę na fakt, że po raz pierwszy Muzeum Wojska Polskiego czerpie z zasobów gdańskiego muzeum. Tym razem nasze obiekty przyjechały i jest to może taki niespodziewany rewanż. Dlaczego ten obraz jest tak istotny i ważny? Doktor Beata Purt-Stępniak, prowadząca pracownię malarstwa europejskiego w Muzeum Narodowym w Gdańsku, wyjaśniła, dlaczego prezentowany obraz Andreasa Stecha jest tak ważny dla polskiej kultury. Zwróciła uwagę na znaczenie Gdańska jako miasta łączącego północ z południem, jednocześnie będącego oknem na świat dla całej Europy Środkowej. Stworzenie takiego dzieła przez gdańskiego malarza Andreasa Stecha nie byłoby możliwe bez tej bazy kulturalnej, jaką stanowił w XVII wieku Gdańsk. A w rzeczywistości Steck wymyślił specjalny typ ułożenia martwej natury, który wzorował na Jakobie Marelu. Być może jest to droga w odkryciu, gdzie leżą korzenie martwych natur samego Stecha. Wystawa powstała z potrzeby serca, z emocji i miłości do piękna. Autorka koncepcji scenariusza wystawy, Marianna Kobuszewska-Bieskę, podziękowała wszystkim osobom, dzięki którym ta wystawa mogła powstać, a także dyrekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku za udostępnienie cennych dzieł Andreasa Stecha. Tę wystawę dedykuję wszystkim moim koleżankom i kolegom z muzeum, pracownikom, którzy w codziennym trudzie, w zaciszu swoich gabinetów i pracowni oddają talenty i umiejętności w służbie ochrony i ratowania zabytków. Szczególne podziękowania należą się
Uli, Trojan, Zabrze Kraj, Aldonie Kamińskiej, Witkowi Głębowiczowi, Monice Bieleckiej, Mandzie Sasal, Emilii Jastrzębskiej, Monice Sielskiej, Ewie Wasilewskiej, Mariuszowi Skotnickiemu, Przemkowi Radziszewskiemu, Pawłowi Rosołkowi, Maciejowi Ciumaniczowi, Michałowi Ortonowi, którzy pomogli mi przy tworzeniu tej wystawy. Również kieruję szczególne podziękowania na ręce pana profesora. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Jankowski, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego profesor Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku Anna Fortuna oraz Marianna Kobuszewska-Bieskę. Proszę państwa, wystawę uważamy za otwartą. Otwarcie wystawy uświetnił koncert muzyki barokowej w wykonaniu artystów Marta Zamojska-Makowska, sopran koloraturowy wraz z towarzyszącymi jej muzykami zespołu Quattro. Krótkometrażowy film zatytułowany Andreas Stech, barokowy malarz gdański, dopełnił całości wydarzenia, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat wybitnego twórcy. Swego głosu użyczył legendarny aktor Jan Kobuszewski, który także osobiście przybył na uroczystość otwarcia wystawy. Na wystawie Muzeum Wojska Polskiego wyeksponowana została najcenniejsza część dorobku Andreasa Stecha, doskonałe portrety patrycjuszy gdańskich oraz autoportret artysty. W formie plansz zaprezentowano archiwalną dokumentację ilustrującą przebieg prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wyniki badań naukowych dotyczące martwej natury kwiatowej w szklanym wazonie. Ekspozycje wzbogacają studia botaniczne, ilustracje naukowe, fotogramy gwaszy Andreasa Stecha oraz ryciny Franza Hogenberga i Mateusza Dejsza przedstawiające panoramy i widoki Gdańska. Można też podziwiać niezwykłe okazy botaniczne z XIX-wiecznych zabytkowych zielników. Wystawa ma być otwarta do 20 kwietnia bieżącego roku.